Witajcie, kochani. Smutny czas dla naszego kanału to jest. Bardzo przykry film to będzie. Zapoznamy was dzisiaj z fabułą tej książki. Prawdopodobnie nie mogliście się bardzo doczekać, bo trochę długo o tym już mówimy. I miałyśmy na początku wątpliwości, czy w ogóle nagrywać ten film. No ale jak już to przeczytałyśmy, to niestety musimy, więc musicie pomęczyć się z nami i przepraszamy z góry za obrzydlistwa, jakie się pojawią w tym filmiku, za brzydkie słowa, za paskudne po prostu słownictwo i składnie i porównania głębiej to było chyba. Obrzydliwe. Musicie też to zobaczyć, jak już my to przeczytałyśmy i wydałyśmy też pieniądze na dwie części przypadkowo, to z tej okazji wy też będziecie musieli trochę pocierpieć i powklejemy wam wszystkie obrzydliwstwa z tej książki tutaj. Dla nas to też będzie ciężkie, trzeba będzie je cenzurować. Nie. My z przyszłości tylko przychodzimy wam powiedzieć, że po pierwsze, będzie tu dużo trigger warningów. Ta książka, tak jak oznaczyłyśmy już w tytule, jest plus 18 i to tak totalnie. Przestrzegamy tego, bo jest tragiczna, jest... Plus 70. Jest jakby, po prostu nie ma ratingu, nie czytajcie tego po prostu, ale tutaj jest lista całych trigger warningów na wszelki wypadek, jakbyście chcieli jednak po nią sięgnąć i nawet jak chcecie nas wysłuchać, bo i tak o tym mówimy, więc proszę was bardzo. I segment recenzencki zaczyna się w tej minucie i tym samym kończy się fabuła w tej minucie, więc jeśli nie chcecie spoilerów jakimś cudem, chociaż jakby nie sądzę, że chcielibyście uniknąć spoilerów, bo mam nadzieję, że nie chcecie tego czytać, ale jeśli byście chcieli jednak, to tutaj macie minutę. Ale dobrze, więc tym pozytywnym akcentem przejdźmy do fabuły naszej książki. Zapoznajemy się tu z naszą główną bohaterką Adi, jak możemy... Adeline, Adi to skrót od Adeline. I jest ona młodą, w miarę młodą, nie jest jakaś mega młoda. Trochę młodą, ale malutka. Malutka jest. I z płaskim brzuchem. Z płaskim brzuchem, ma duże bardzo piersi. I kocha horrory, kocha się bać. Tak, kocha. To jest całe przedstawienie postaci dosłownie. To jest jej cała osobowość w sumie, tak. No. No, nic innego o niej nie wiemy, bo niby jej rozdziały w ogóle nazywają się manipulatorka. Już wam pokazuję. Tak wygląda każdy początek rozdziału z Adeline. A tak się prezentuje każdy rozdział Zayda, no, czyli naszego stalkera i drugiej połówki Adeline. O dziwo. I przy każdym rozdziale mamy też tutaj wklejoną kartkę z pamiętnika babci Adeline. Ale do tego zaraz przyjdziemy. O co chodzi w ogóle? No ale dobrze, wracając, więc mamy tu do czynienia właśnie z tą oto postacią, z jedynie podanym imieniem, bez podanej osobowości, oprócz osobowości kocham horrory. I wprowadza się ona do posiadłości po swojej zmarłej babci, którą kochała nad życiem. No i wprowadza się do tej posiadłości, oczywiście wiktoriańska, wiecie, taka jakieś stare, zapadające się mury, w ogóle wielki, jakiś na środku, jakieś wypizdowia, nie wiadomo gdzie. Dużo pajęczyn. No, taki klimacik ma. No i... Ona jest w ogóle w niebo wzięta tym pomysłem. Jest jeszcze taki głupi wątek z tym, że ona nienawidzi swojej matki, że ta matka do niej ciągle wydzwania. Nie wiemy czemu. No, po prostu... że po prostu jest jakby niemiła dla niej, ale też tak nie do końca, bo po prostu je odradza to, żeby sama zamieszkała w środku lasu jakąś godzinę drogi od ona, bo ona nie domu, jest niezrozumiana przez mamę, bo jej mama nie rozumie, dlaczego ona taka horrory. Nikt nie rozumie. Nikt nie rozumie. Dosłownie to jest po prostu, to jest jakby moja córka, jakby mojej córki jedyną cechą osobową było to, że kocha horrory, to też bym ją wysłała do psychologa. Bo to jest trochę dziwne, ale dobra, nieważne. I jest tam scena w ogóle, bo jeszcze jest ważna postać Daya, czyli jej najlepsza przyjaciółka, ona się przewija przez całą opowieść, która jest hakerką, cokolwiek to znaczy, jest hakerką. I też jest głupia jak but, nie? No i jest cały czas podkreślona, jest najinteligentniejszą osobą, jaką ona zna. No po prostu zna się na komputerach. No i tyle, ale... No tak, no i ona jest jakoś strasznie cięta na to, żeby Adi znalazł sobie faceta. Ja nie wiem, tu macie przykład tego, jak ona... I to jest 5 razy ona to mówi i ja nie wiem, czemu jej tak zależy, ale okej. Okay. Jest scena, że Daya wysyła SMS-a, jakby wiecie, nie wiem ile, one mają z 20 chyba 7, jakoś 20 parę lat, a Daya wysyła SMS-a do
jej jakiegoś byłego, czy tam jakiegoś typa po prostu, z którym miała jakąś relację wcześniej, że o Jezu, mam na ciebie taką ochotę. No i ona stwierdziła, a dobra, jak już mnie umówiła z nim na spotkanie, to idę. No i oni się umawiają na stosunek seksualny. I jest tam wielka afera, ktoś zaczął walić w drzwi, no i oni przerażeni tam wybiegają, ale on okazał się jakąś pizdą i on jakby mówił, o dobra, to ty idź pierwsza, no bo jak ja mam iść pierwsza, ja jestem kobietą, ty jesteś mężczyzną, to ty powinieneś iść pierwszy, jak ty możesz w ogóle tak do mnie mówić? I w ogóle go wywala z tego domu, więc i wywalając go z tego domu, ma o nim myśli takie ma myśli i porównuje go, w sensie ona pisze o nim w taki sposób, że jakby ja już wolę chyba to, co on powiedział później do niej, to jest to, co powiedział później do niej, bo jakby, jak ja bym miała pomyśleć o kimś w ten sposób, żeby ktoś był wystawiony na targu rybnym, kto w ogóle, czemu ona wpadła na coś takiego? Co to jest, w ogóle za przyrównanie człowieka do ryby na rybnym targu? To jest jak z jakiejś czytanki na angielskim, no, trochę. Prawne. Miałam kiedyś tam kotargu ryby, nie podoba. My wiemy, no. To mogłoby być tam, ale nie tu. Błagam. I nie w takim kontekście. Ale dobra, no była ta sytuacja. I tutaj chwilę później poznajemy naszą drugą postać, czyli. Cienia. Cień. Zejda poznajemy. No i możesz przedstawić nam naszą kolejną postać. Nie. Poznajemy Zejda w taki sposób, że on się przechadza się ulicą i widzi wielki plakat. I w tym samym momencie Adi ma swoje zebranie książkowe i tam siedzi i podpisuje jakieś kopie jej książki, które nawet nie wiemy, o czym jest, co ona w ogóle napisała, ona nic nie pisze. Ona... Fantazy jakieś chyba, bo ona, były kilka takich fragmentów, gdzie ona mówi, że oj, że ja piszę o wymyślonych światach, ale nie wiedziałam, że mój świat jest taki zwariowany. No i ona tam podpisuje te książki i Zejd nagle widzi plakat, że jest to spotkanie z jakąś tam autorką i on widzi tylko ten plakat i on już jest zakochany. On jakby, on już wpadł jak śliwka w kompot i on wchodzi na to spotkanie i stoi z wielkim ciemnym kapturem i ją obserwuje i no i tak, no i się zakochuje. I ma dwukolorowe tęczówki. Tak. To jest niesamowite i cały czas jest to podkreślane, że on jest taki niesamowicie seksowny, bo ma dwukolorowe tęczówki, to jest takie seksowne i piękne. A ona ma włosy bardzo oryginalnego koloru i piegi. Cynamonowego. Cynamonowe włosy ma. To też jest bardzo często podkreślane. No i tam jak była ta scena jeszcze z Graysonem, to Grayson się wkurzył, że ona już nie chce mieć z nim nic wspólnego i robi dziurę w ścianie pięścią i ona później zagląda do tej dziury w ścianie i znajduje tam pamiętnik swojej babci. I tutaj właśnie. Tu się łączą wątki, kochani, tu się zaczyna prawdziwa dobra fabuła, po prostu jazda bez trzymanki. To jest taka nudna fabuła. Jest historia, że babcia, nie, prababcia Adi została zamordowana w tym domu właśnie, w którym ona teraz mieszka i ona miała stalkera. Jej prababcia miała stalkera i zdradzała swojego męża ze swoim stalkerem i została później tajemniczo zamordowana i Adiza znajduje w ścianie jej pamiętnik i zaczyna badać sprawę i przez całą książkę się to wije, ciągnie po prostu, że ona musi się dowiedzieć, kto zabił tą prababcię i to tyle. Dalej dochodzi do konfrontacji naszych dwóch głównych postaci, bo Adi się przechadza po domu i zauważa, że ktoś na nią patrzy z okna. No i nie wiem, czy się spodziewacie, ale jest to Zejd, ten, którego poznaliśmy rozdział wcześniej. No i okazuje się, że nasza Adi, tak jak jej praprababcia, również ma... A nie, prababcia, przepraszam. Również ma stalkera. I nasz Zejd pisze do niej wiadomość, bo oczywiście okazało się, uwaga, nikt się tego nie spodziewał, Zejd jest hakerem. Jest hakerem i przy okazji, bo to też warto wspomnieć, zajmuje się jakąś, jakby założył organizację, która zajmuje się uratowaniem dzieci i kobiet z jakichś takich karteli pedofilskich i z takich, wiecie, jakichś handlów ludźmi i to jest dziwne, jakby ja nie wiem, w sensie to jest tak... Tu się dopiero zaczyna jazda bez trzymanki. To jest tak głupi też wątek, tak głupie. No i nasz Zejd pisze do naszej Adi wiadomość, bo oczywiście tam zhakował jej telefon, nie wiem, coś tam ogarnął. No w każdym razie pisze do niej, że oj, widzę cię, że będziemy niedługo razem w objęciach, się niedługo spotkamy. No i tak się zaczyna relacja i tak, ona do końca jest sobie w ten sposób. Zgadnijcie, jak nasza Adi tutaj reaguje. Ona widzi, że Hob w bluzie stoi i się na nim gapi, to ona
sobie myśli, Jezu, jakie to jest straszne, ale później z drugiej strony, Jezu, jak ja kocham strach. Jej się rozchodzą, rozchodzi się impuls po... Nie. Udach. No tak, co my zrobimy z tą naszą biedną Adi? Co my z nią zrobimy? A, i jest scena, jak Zaid ratuje właśnie jakieś dziecko z tego handlu ludźmi, czy co on tam robi. I ratując ją, dziewczynka, wiecie, jak kilka lat ma, tam, nie wiem, z 6 czy 7, ma myśl w głowie, że ta dziewczynka przypomina mu jego myszkę. Kolejny case z tą książką jest taki, że oni się nazywają Kotek i Myszka i on ciągle do niej mówi moja myszko, a ona do niego mówi kotku, bo wiecie, że oni się gonią tak cały czas, że ona ucieka przed nim, bo on jest taki straszny, a ona jest ciągle taka w opałach i malutka. No i on porównuje swoją kobietę, obiekt uczu, obiekt pożądania bardziej. Obiekt obsesji. Do skrzywdzonej dziewczynki przez pedofili. Także dobrze się bawimy ogólnie, czytając i wysłuchając teraz. Dzięki, przepraszam was za to. No i później tam Adi zdają, idą do jakiegoś baru na imprezę i poznają jakichś szemranych typów, ale oczywiście jeden tam, Archibald, jest mega seksowny i ona z nim gada i podczas rozmowy z nim ona dostaje wiadomość od tam właśnie kotka cienia. I on jej pisze, że jeśli jego ręce zbliżą się chociaż na centymetr od ciebie, to do ciebie, to rano dostaniesz jego ręce w pudełku, czy coś takiego. I ona stwierdziła, okej, dziwne, ale w sumie, że co tam, że blefuje pewnie. No i idą z Archim do niej do domu i tam oczywiście się dzieje, co się dzieje. Dużo się dzieje i on, nagle znowu ktoś wali do drzwi. I Archibald nie pisze tak jak Grayson i idzie i znika, nie? Bo już tam został porwany. No i później oczywiście po czasie nasza tutaj myszka dostaje ręce w pudełku. I ona w ogóle wielce, wielce zdziwiona. Jeszcze to jest tak głupie, bo my przez cały ten czas wiedzieliśmy, że ona dostanie te ręce w pudełku. Bo jeszcze w trakcie tego stosunku, który ona odbywała z tym Archibaldem, to cały czas ona miała myśli w głowie, prawdopodobnie teraz przyczyniam się do śmierci człowieka, że prawdopodobnie nie jest to prawda i prawdopodobnie nie dostanę tych rąk, ale możliwe bardzo, że jednak dostanę te ręce. I ona cały czas jakby ma te myśli w głowie i to jest takie oczywiste. I cała ta książka jest taka oczywista. Okropna jest. Okropna. No i później ona zakłada kamery w domu. A tam oczywiście się okazuje, że ten Archie już nie żyje, no bo został wytorturowany przez naszego tutaj cienia. No i Zaid się włamuje do domu Adi i zostawia po prostu róże wszędzie róże w jej mieszkaniu. I ona później wraca i mówi, kurde, co się stało? I później zakłada kamery. I te kamery oczywiście nic nie dają, bo nasz cień jest hakerem i za każdym razem, jak chce znowu się włamać do domu, to po prostu on sobie coś tam majstruje i wyłącza te kamery i tak wchodzi do domu. Plus on ma sam swoje kamery, także on... Dla niego to on sam przegląda te kamery, które ona ustawiła. Serio. I jeszcze jest taki głupi moment w tej książce, bo to jest dosłownie w tym samym rozdziale, chyba jak ona założyła te kamery, to bo tam jeszcze to jest wątek tego, że tam są duchy w tym domu, tak? Że tam straszy ta jej babcia. I ona miała ten pamiętnik i on chyba spadł, że jakby ona wyszła z pokoju i wróciła i ten pamiętnik był w innym miejscu i ona sobie myśli, że Jezu, że to jest oczywiście coś nadprzyrodzonego, że coś się stało z tym pamiętnikiem. Dosłownie, dziewczyno, możesz sobie to teraz sprawdzić, bo dosłownie 5 sekund temu założyłaś kamery. No, nie sprawdziła. Nie sprawdziła. Nie zrobiła tego niestety Adi. Któregoś pięknego dnia, pięknego tylko dla upiorów z domu Adeline, stalker Adi pojawia się w jej domu i stoi nad nią. Ona oczywiście jest oszołomiona. Ona jest po prostu, ona jest tak w niebo wzięta tym, jaki on jest seksowny. Ona... Tak, tam jest, tutaj jest tekst chyba z książki, jeśli się nie mylę. Tak, że ma te mięśnie. Widziała go po prostu w bluzie i ona sobie myślała, że Jezu, ale tam widać już, jak te mięśnie mu wystają spod tej bluzy. Okropne to jest i jest cały czas jakby podkreślane, że on jest taki męski, że on jest taki wielki, on ma ponad 2 metry, ona jest taka mała przy nim i on ma łapy takie duże w ogóle. I on jest taki seksowny, ona nigdy nie widziała kogoś, kto by tak wyglądał i ma 100 tam ileś blizn i one są jeszcze bardziej pociągające i że, o Boże, no jest taki opis jego i on stoi nad nią i mówi, jak cię złapię, to cię zerwę.
Nie, to było później. On powiedział, że masz, powiedział mi, że masz tam, masz 5 sekund, żeby zacząć uciekać, bo inaczej przełożę cię przez kolano. No aż tragiczne. No. No dobra, no powiedział tak, no i ona co? Ucieka i biegniemy, zaczynamy zabawę i tak się potem dzieje przez całą książkę, no i co? I on ją łapie i ona o tym od początku wiedziała, że on ją złapie. No bo to jest kotek i myszka, wiecie o co chodzi, nie? Że tam myszka ucieka przed kotkiem i tp. Tom i Jerry. Nie wiem, jak ja mam wam to powiedzieć. Nie wiem, czy kiedykolwiek byłam w tak niekomfortowej sytuacji, jak jestem teraz, ale no jak już wiemy, nasz Zayt jest bardzo niebezpiecznym człowiekiem, a niebezpieczni ludzie noszą przy sobie broń, tak? Więc nasz Zayt miał przy sobie akurat pistolet i nie zawahał się go użyć do celów seksualnych, bo wpadł na pomysł, żeby włożyć ten pistolet do po... Bez jej zgody. I no, ciężko, żeby było za zgodą. Nie wiem, kto miałby się zgodzić na coś takiego. Jest to okropne, bo później jakby nawiązuje... To już jest jakiś czas później, ale to akurat mamy tego screena, gdzie ona widzi, jak Zayt pali papierosa, a później jakby jesteśmy już na etapie, gdzie ona widzi go z okna i oni po prostu na siebie patrzą. To jest dosłownie dzień po. A, no dobra. No i ona widzi, jak on pali papierosa i ona sobie myśli, Boże, jak ja bym chciała być tym papierosem, że jej się chyba spodobało posiadanie przedmiotów w sobie, nie? I, ona... I to w ogóle też nie ma sensu. Ta, jakby... nie ma sensu to w ogóle, no bo jakby to... Jakbyś była No tak, nie. To byś nie miała papierosa w sobie, nie? Tylko ty byś nim była, ale ona chyba chodzi o to, że ona by chciała być w budzie. No tak, no. Ale to źle było. Nie ma sensu, ale jest to i tak obrzydliwe, jakby wiem, co miała na myśli i wolałabym nie wiedzieć, o tak bym powiedziała, no. Także taka była scena i to jest jakby, dla mnie to już było za dużo w tamtym momencie. Ja już, gdybyśmy nie miały nagrywać tego filmiku, ja w tamtym momencie rzuciłabym tę książkę. Rzuciłabym to w pizdu i bym do tego nie wracała, nie? A to jest dopiero początek Góry Lodowej, moi kochani. No i później znowu jest scena, dzieją się jakieś rzeczy, które są w ogóle nieistotne i znowu dzieje się nieistotna rzecz, ale obrzydliwa, którą przytoczymy wam, że przychodzi do niej znowu Zayt i znowu dochodzi do napaści seksualnej. I to jest w ogóle dziwne, w sensie jeszcze to później powiemy w segmencie recenzenckim, ale nie dziwne, tylko po prostu obrzydliwe, szkodliwe i bolesne, jak okropnie jest tu przedstawiony ten wątek seksualny, wątek ogólnie samych scen erotycznych, bo ona przez 98, może jedna była sytuacja seksualna, gdzie ona chciała tego i powiedziała wprost, że tego chce. No i to pewnie tak pod koniec. A 98%, gdzie było pół książki, to są same sceny erotyczne. Jakby ona krzyczy, że ona nie chce, ona upiera się i on zmusza ją do tego i mówi teksty tego typu. Się upierasz, to jeszcze dla mnie to jest jeszcze lepiej. Ja kocham, jak uciekasz, kocham, jak krzyczysz, że masz mnie dosyć. I to jest okropne, to jest straszne i okropne. I on jeszcze ratuje te kobiety, nie? Z tych karteli różnych, handlu ludźmi. I on ma myśli w głowie, typu, no nienawidzę przemocy na kobietach. A później, dosłownie scena później, on też kolejna jego myśl to, że w końcu on przełamie Adi, żeby chciała go, bo teraz wie, że ona go nie chce, ale on tego do siebie nie dopuszcza, bo on wie, że ją kręci i tak. On sobie wmawia, że ale on nawet, to i tak, no, bo kręci. Tak jest, ale nawet jeśli tak jest, to nie jest dobre. No nie. W sensie o to chodzi, że to jest jeszcze gorsze, bo ta autorka, jakby ona uważa, że to, co ona pisze, jest okej, dlatego że mamy myśli bohaterki, która mówi, że to ją kręci i że to jest fajne i że to jeszcze bardziej ją podnieca, kiedy on mówi, kiedy jakby ją się zmusza. Ale... To tak nie działa w ogóle. Boże, święty! Ona nie przeżyła chyba ani jednego dnia na świecie. Ja nie wiem. Ona ma męża, nie? On musi być jakimś tyranem. Serio? Jezu, biedna, to ta autorka może też jest jakąś ofiarą przemocy. No. I tam Zayt próbuje zdemaskować jakiś właśnie kartel handlu ludźmi, co wstawili do Dark Webu jakiś filmik tortur na dziecku, gdzie tam właśnie jakieś dziecko jest ofiarowane w jakimś strasznym rytuale i on widział ten filmik i on chce znaleźć jakby tych ludzi, co
się tego dopuścili i odchodzi na jakieś... Przepraszam, jeszcze to są, oczywiście to są sławni prezydenci, sławni politycy wszyscy. I celebryci. Tam jest podkreślane, że to są praktycznie wszyscy, to są politycy. I on zaczyna chodzić na jakieś zebrania podziemnego kręgu pedofilii, żeby się do nich zbliżyć i udawać, że on też jest pedofilem, żeby oni go dopuścili do tego i żeby on mógł ich po prostu pozabijać. Bo właśnie, bo on później oczywiście no, zabija tych ludzi, tak? I on się zapoznaje tam właśnie z jednym tam, jednym z ważniejszych polityków, z Markiem, jakimś tam... Zuckerbergiem. I on go bardzo polubił, ten Mark, i to jest taki stary dziad. Jest tam scena, jak oni się spotykają w ogóle randomowo na ulicy i on mówi, ej, chodź, idziemy do tego baru i... Zaid mówi, no dobra, że jak już się zgodziłem, to muszę grać, nie? No i idą do tego baru i kto tam siedzi w tym barze i pracuje nad oczywiście jakąś nową książką. No a Dino, myszka siedzi w kącie i pracuje i Mark jak gada właśnie z Zaidem, to on zauważa ją tak kątem oka i mówi, kurde, patrz jaka tam niunia siedzi. I robi jej zdjęcie. I jeszcze to jest takie obleśne, że Zaid, żeby wzbudzić zaufanie w Marku, ogląda się za jakimiś dziećmi. Że cały czas jak się tak, z nim spotyka, tak, że się ślini na jakieś dzieci. Jak... Tak, że jest jakaś trzynastolatka, co przychodzi obok i on, żeby ten Mark wiedział, że on też jest niby pedofilem, to on po prostu udaje, że nie wiem, że patrzy się temu dziecku na dupę, no i to jest obleśne. I ten Mark zauważa Adi i Zaid już ma alarm w głowie i on mówi, oj nie, tylko nie moja kobieta. No ale no niestety, no i podchodzą do niej, dosiadają się i Zaid mówi, że oj, to jest moja kobieta i się przyznaje Markowi, że to jest jego żona i Adi musi odgrywać rolę i też udaje, że jest jego żoną i Mark zaprasza ich na jakąś wielką posiadówę u niego w tym... Na chacie. Na wielkiej posiadłości i Adi się zgadza, bo okazuje się właśnie, że Mark jest synem detektywa, który brał udział w sprawie tej prababci Adi. Oczywiście. Tak. I to jest też przyjaciel rodziny. Tak, i to był przyjaciel męża prababci. Ale prababci Adi. Też. Adi jest wielce zafascynowana i ona się zgadza, że przyjdzie na ten bankiet, czy co to tam ma być. I tak, ona myśli, że po prostu tęcza i jednorożce. Ona po prostu zero strachu i się zgadza. No i idą tam. No jak już są na miejscu, to w zasadzie nic tam ciekawego się nie dzieje. No Adi coś tam gada z tym Markiem, ale do niczego jakiegoś mega ciekawego nie dochodzą, tylko do tego, że ten jej pradziadek miał problemy z hazardem i to im się w sumie nie układało pod koniec, ale to samo się dowiadują potem w tych listach, które nam są dane, więc równie dobrze mogła wszystkie te listy przeczytać, a nie czekać kurczę na dobry moment, żeby przeczytać je wszystkie i gadać z jakimiś dziwnymi 80-letnimi pedofilami. Ale jedyne, co się dzieje tam, to scena napaści seksualnej w sali kinowej. Już trzeciej, czwartej chyba? No, myślę, że jeszcze nawet więcej. Znowu oczywiście nic się nie dzieje za jej zgodą. Znowu wielkie obrzydlistwo, nikt tego nie chce czytać, nikogo to nie jara i tragedia. No i nadchodzi Halloween, czyli jak wszyscy pewnie się domyślacie, ulubione święto Adi. No i oni mają, w sensie ona i Daya, ta jej przyjaciółka, mają jakąś taką swoją tradycję, że co Halloween się wybierają na jakiś dziwny cyrk, co przyjeżdża, jakby jakiś szatan, coś tam, Saint Satan, coś takiego, co przyjeżdża raz w roku właśnie na to piękne święto i organizuje takie domy strachów, jakieś tam, wiecie, rollercoastery straszne i tak dalej, i tak dalej. No i one się tam wybierają, ale wybiera się tam też zgraja polityków, no oczywiście na czele z Markiem Zuckerbergiem i oni tam idą, się dowiadujemy od Zaida, że idą tam, żeby wyhaczyć nowe kąski do swoich rytuałów i do tych handli, czy co oni tam robią. Bo po prostu wiedzą, że młodzi ludzie lubią się bawić w takich miejscach, więc nikogo nie dziwi, że prezydent Stanów Zjednoczonych jest na jakimś zdjęciu satanistów w Halloween. No i tam one sobie chodzą do tych domów strachu, tam nic ciekawego. Okazuje się, że oczywiście Zaid tam jest, bo musi ją pilnować. Jakaś dziewczyna, która gra lalkę w tym domu strachów, jest też jakąś psychopatką, która zabija ludzi. I gada do ścian. Tak, i gada do ścian, więc jest jakby przy okazji jakąś schizofreniczką. I Zaid ma z nią konfrontację i jakby ona chce zabić Zaida, a Zaid mówi, ej, czemu, bo ona myśli, że Zaid też jest pedofilem i ona jakby
jeździ na te zjazdy po to, żeby zabijać ludzi, którzy są pedofilami. Więc to jest jakby normalne, że pedofile jeżdżą na zjazdy cyrkowców? Ja nie wiem. Na każdym zjeździe jest jakiś prezydent. Ona zabija, chyba tam było, że ona ma 50 zabójstw na koncie, że ona na każdym tym musiała kogoś zabijać i nikt tego wcześniej nie zauważył. To jest też takie głupie. Nie wiem, nieważne. W każdym razie oni tam wchodzą jednak w porozumienie, nikt nikogo nie zabija i stwierdzają, że razem zajmą się zemstą na tych obrzydliwych, po prostu poskudnych ludziach, co chcą skrzywdzić dzieci z wesołego miasteczka. No i robią to tam. Tam jest też głupie, bo oni dochodzi tutaj też do pierwszego między Zaidem a Adeline w pokoju luster oczywiście, bo musiało być tak strasznie, jak to mogło jest, być. Co to jest? Tak, bo tutaj znowu jest kotek. Ona oczywiście musi znowu przed nim uciekać. I... No tak, that's the whole point. Więc po tej pięknej scenie erotycznej, jakże wspaniałej i potrzebnej wszystkim, znowu wracamy do tego wątku dziewczynki psychopatki, schizofreniczki, bo oni się tam umówili, że oni się spotkają po tym cyrku i wtedy ich pozabijają, a wcześniej on trochę ich przetrzyma. No i dochodzi tam do jakiejś rzezi, on tam opisuje, że on tak jest... Tak padła w jakiś szał. Że ona tak, że on jest jakiś, że o Jezu, że ona jest prawie tak potworna jak ja, jest prawie takim diabłem jak ja, że prawie mi dorównuje. No i tam zabijają tych ludzi jakoś, wiecie, tragicznie, w torturach. I to oczywiście ona tylko wpada za to, bo on ucieka i ona mówi, nie, ja tu jeszcze z moimi kumplami jestem i mówi o tych, co nie istnieją, tylko do jej głosów w głowie. I ona zostaje na tym miejscu zbrodni. Ale też nie zbrodni. Było w ogóle wyjaśnione to, że jakby czemu ona go nie wydała? Z jakiego powodu ona miałaby go kryć w ogóle? Kim ona w ogóle jest? Też tego mi nie wydaje, było. Mi się wydaje, że będzie powrót do tego, do niej nie w drugiej części. Uciekać. Ja tak nie chcę w drugiej części, ale te 50 zł mnie tak boli w dupę, nie? Że tutaj disclaimer. Ja w wieku 14 lat czytałam najgorsze fanfiki z Harrym Stylesem, typu Mafioso. Mafioso się nazywało? No nie. Nie, ale że wiesz, takie mafijne. I jakby dosłownie były wykonane lepiej niż to. Ja 1000 razy bym przeczytała je jeszcze, jakbym mogła wymazać to z pamięci. No nie dziwota. No i Adi się dowiaduje o zbrodni, jaka właśnie miała miejsce tam w halloweenowym miasteczku i już zesrana znowu i ona już trochę była, wiecie, trochę już się tam przekręcała na stronę Zaida, już była taka trochę, może on jednak ma coś w sobie, ale później zobaczyła wiadomości i stwierdziła, nie, on jest mordercą i on przychodzi do niej do domu. I ona w szał, i ona go bije, i ona go odpycha, i mówi, nie, że zabiłeś tam ich strasznie, okropnie, i ucieka z domu w deszczu, i ona mieszka oczywiście w lesie, tak? Więc ona ucieka boso przez ten las, i on ją jeszcze w ogóle tam w międzyczasie popchnął gdzieś na ścianę, i ona już nie mogła uciekać, i tam głowa ją boli, bo walnęła głową. Nigdy tego nie wraca, bo to jest przecież normalne zachowanie. Oczywiście, że tak, i tam stosunek na liściach mokrych w lesie, w środku lasu. I jeszcze właśnie, i przed stosunkiem jeszcze na liściach. Ona no, tam krzyczy, że nie, że źle zrobiłeś i on wtedy zaczyna jej tłumaczyć. Mówi, że nie, że to wszystko dla kobiet, że on jakby robi dobrze i on ją przekabaca na swoją stronę w końcu. I ona jest jak, no dobra, z jej, okej. I no, stosunek. I później idą do domu i znowu stosunek, ale nie mogą się doczekać po prostu, więc nie idą do domu, tylko robią to w aucie. I wtedy to już jest za jej zgodą i już później się kochają. No, prawie. Później on zostaje u niej na noc i rano tam gadają przy kawce, już się jak małżeństwo są i Daya przychodzi. A właśnie, bo jest jeszcze tutaj... Oni jeszcze chcą mieć dziecko, zapomniałam o tym. Pominęłyśmy jeszcze wątek tego, że Daya oczywiście pracuje w firmie Zaida. I... No ale ona o tym nie wie, bo to jest jakieś ściśle tajne, tak, że on jest... Tak, bo on jest tylko Z i nikt nie wie, kim on jest. I później ona przychodzi i ona widzi ich razem. I ona mówi, kurde, szefie,
I, co ty tu robisz? I jest wielka afera, bo ona jest zła na Adi, że ona mu jej nie powiedziała, że tam sypia z nim, bo wiedziała, że Adi ma stalkera, ale nie wiedziała, że tam się z nim... To są aż tak blisko. Tak, właśnie. No i wracamy do naszego wątku handlu ludźmi i sekt, co piją krew dzieci. Więc Zayd spotyka się z... Już ten Mark umarł, więc został tam jakiś... Ja nie pamiętam, kolejny jak to miał na imię. Kolejny jakiś typ, którego też poznał i tam się z nim zaprzyjaźnił, żeby zdobyć wejściówkę do tej jaskini dla pedofilów. Więc Zayd jest zaproszony na taki rytuał inicjacyjny właśnie, żeby pierwszy raz wypić tą krew. Co to w ogóle jest? Kto tak... Ja nie sądzę, że ktoś tak robi. I on jeszcze... To jest głupie, bo w tej książce jest jeszcze podkreślane, że on tam, że jak on skończy robotę w tym mieście, to on się zajmie całym stanem, potem całym krajem, a potem całym światem, to w jednym stanie to on już... Ile jest tych karteli pedofilskich w jednym mieście? Bez przesady. Trochę dużo już tam zasiedział. No trochę przesady, że aż tyle ich nie ma chyba. No, tyle on czasu w swoim życiu nie ma, już musi się przeprowadzać. Dalej, move on. No i dostaje tą wejściówkę, kupuje bilet na koncert do pedofilii. No i w każdym razie ten jego kolega, ziomek z jaskini, ogarnia mu dziewczynkę. Ona ma tam 5 lat chyba dosłownie. No i jest tam ten cały proces tego, że ona przychodzi do niego, on tam każe sobie usiąść na kolana i wkrótce tam ma dojść między nimi do stosunku, a później ma wypić z niej krew. To jest głupie w ogóle, ale dobra, nieważne. I... W trakcie on zrobił jakiś taki myk, że on ma jakiś guziczek w zegarku. No i jak on klika guziczek, to całe to jego stowarzyszenie nagle wbija właśnie z fałszywymi odznakami FBI i udają, że po prostu zostali nakryci tam za coś. No i ta dziewczynka ogólnie, którą on uratował, później jak oni wychodzą, mówi do niego tatusiu. W sensie, czy jak jej rodzice umrą, to czy on zostanie jej nowym tatusiem? I on jest jak... muszę to przegadać z żoną. I potem jak jest scena, jak on gada z Adeline, to mówi do niej, że no słuchaj, w ogóle ostatnio to uratowałem taką dziewczynkę z kartelu pedofilii i musisz się zastanowić, czy ty nie chcesz mieć dziecka ze mną. I ona rozważa to. Ona to rozważa. No comment. Potem jest wielka akcja, że okazuje się, że była jakaś zasadzka na nich. Jak następnym razem on ma mieć jednak ten inicjacyjny rytuał, ten co nie wypalił poprzednim razem, to była jakaś wielka zasadzka i ktoś się domyślił, że on jest jednak impostorem w tej całej akcji. No i w trakcie tej całej akcji właśnie tego wszystkiego, co tu się wyprawia, tej inicjacji pedofilskiej, Jay, czyli najlepszy przyjaciel Zayda, ma pilnować Adi, bo oczywiście ona sobie nie może poradzić sama, plus przy okazji jest na celowniku jakiegoś też znowu kartelu handlu tak, ludźmi. Tak, ona ma to chyba w dupie, ona wychodzi na spacer, ale w ogóle, ale też w ogóle co? W sensie czemu to wszystko jest takie powiązane niciami? Nie widzę. Żadna książka nie jest aż tak źle napisana pod tym względem chyba. Przy tej książce to 13 stopni od Millie Bobby Brown to była bardzo zaskakująca książka. Oczywiście okazało się jeszcze wcześniej, że oni sobie Adi wybrali na celownik jeszcze zanim oni poznali Zayda, więc tak, to było wszystko już połączone wcześniej, tak, więc, oczywiście. Oczywiście Zayd jest usprawiedliwiony, tak, jak zwykle. No ale dobra, no i ten Jay miał mieć na nim oko, ale coś mu nie wyszło, bo Adi zostaje porwana, no i nie wiemy, co się z nią stanie i wy też się nie dowiecie, bo to będzie dopiero w drugiej części, o której już nie nagramy filmu, nie ma takiej opcji. Mm-mm. No i tak się kończy książka, tak, tym pięknym, wspaniałym wątkiem, który bardzo mnie nie interesuje i bardzo nie chcę go kontynuować, który będzie w drugiej części kontynuowany. Ja w sumie trochę jestem ciekawa. Ale też strasznie nie ja chcę jestem ciekawa, co gorszego może się tylko w niej odwalić, no bo tak jak mówiłaś, ludzie pisali na TikToku, że ta książka jest jeszcze gorsza, a ja na przykład can't imagine, jakby ja nie mogę, nie mieści ja mi się to w głowie. Ja przejdźmy teraz do segmentu recenzenckiego. Mm-hmm. To też jest tragedia, ja nie mam nawet słów, żeby to opisać. Pierwszym punktem, najgorszym po prostu, no, czyli tym, czy ta książka po prostu się... Ocieka. Ocieka, błyszczy... Fuj! Nie! Jest to obraz stosunków seksualnych i tego, jak obleśnie jest to przedstawione. Ta książka to jest po prostu... Wika to określiła, jak rozmawiałyśmy wcześniej o tej książce, jak mokry sen... ciała. Powiedziałam coś takiego? Tak. I dosłownie
To jest prawda. Ja rozumiem, że dużo osób ma różne fantazje różnego typu, ale ta książka to nie jest dark romance. To nie jest to. To nie jest. To nie na tym polega, bo ta książka już przekracza granice właśnie moralności. No, to jest już po prostu przykre. I jest okropnie to przedstawione. Każda scena seksualna jest pokazana tutaj obleśnie. Nasza główna bohaterka widocznie zgłasza sprzeciw. Dosłownie widocznie. Jest napisane to 50 razy przy każdej scenie erotycznej, że ona nie chce, że dosłownie odpycha go, próbuje go uderzać, ale jest jakby zbyt... nie ma siły na to, nie, on jest zbyt silny. To jest okropne. Ohydne. I fakt tego, że on ma jakby tą jego całą działalność, że on ratuje te kobiety właśnie przed tymi pedofilami i gwałcicielami, to przez to ma nam to usprawiedliwiać to, że on jest sam gwałcicielem. I jakby ta autorka myśli, że to, że on właśnie ratuje te kobiety, to dosłownie to wyklucza. A to jest po prostu jakby... pokazuje nam, jak bardzo nasz cień jest hipokrytą. On dosłownie sam sobie zaprzecza w każdej scenie tej książki. Ale to jest takie dziwne, bo ta autorka musi być świadoma tego, jakby jak to działa, bo w wielu sytuacjach jest konfrontowany ten nasz główny bohater z tym, że to jest napaść seksualna, bo i główna bohaterka mu to mówi, i jego przyjaciel mu to mówi, ale on za każdym razem ma takie jakby odzywki, w sensie w taki sposób odpowiada, że w ogóle każdemu się morda zamyka. W jednym fragmencie powiedział, że ale przecież tylko ja tylko tą jedną chcę skrzywdzić, więc w czym problem, że on po prostu na jednym punkcie ma obsesję i że on wie, że oni wyjdą kiedyś za mąż, więc ostatecznie ona będzie szczęśliwa, więc to, że ją teraz traumatyzuje, a i on jeszcze w ogóle, on jest zachwycony tym, że on może jej dać traumę, to jest podarek, jakby tak, on mówi i przez to wprost. To, że ona lubi strach, przez to, że ona lubi się bać, to on po prostu wie, że ona to kocha. Ona nie może się doczekać po prostu każdego spotkania z nim. Jeszcze dla mnie tragiczne jest to, jakby jak jest przedstawiana postać ta kobieca w tej całej sytuacji, bo jedną sprawą jest to, że jakby ona, jej się to podoba i jakby ja tego nie podważam, nie kwestionuję, bo to nie ma znaczenia w tej całej sytuacji. Czy jej się to podoba już w trakcie, czy nie, to czy tak czy siak jest to nadużycie seksualne, jest to słowo na G. Ona jest cały czas przedstawiana w taki sposób, żeby być tym dobrym kąskiem dla gwałciciela i jakby ona w każdą rzecz, jaką robi, typu, nie wiem, dosłownie ubiera bieliznę i ma myśl w głowie, że szkoda, że Zejda nie będzie dzisiaj w nocy, bo nie zobaczy mojej bielizny, którą mam na sobie, gdzie każde ich zbliżenie seksualne było napaścią, więc jakby ona myśli, wiecie, no to jest chore, jakby to jest bardzo krzywdzące. I jakby sam fakt, jak ona się dowiedziała, że on ma zamontowane kamery w jej domu, to jej pierwszą myślą nie było to, że to jest przerażające, bo obcy człowiek cię podgląda i że chore, co musi być w umyśle tej osoby, tylko o nie, że on widział mnie nago, że ma dostęp do moich nagich zdjęć na telefonie, bo się wkradł do mnie do telefonu, bo jest hakerem. Po czym ma myśl, dobra, ale w sumie mam super ciało, więc nie ma to znaczenia, nie jest aż taka tragedia. Albo jak jest opisywana bohaterka, to jest cały czas opisywane, że ma płaski brzuch. Zawsze jak wspominamy o jej brzuchu, to wspominamy, że ma płaski brzuch. Jak wspominamy o jej piersiach, to mam wspominane, że ma wielkie piersi. I codziennie ma sterczące sutki, takie, że przecinają koszulkę. I masakra. Masakra. I ogólnie ta książka jest bardzo krzywdząca, jeśli chodzi o to, i ja uważam, że to jest jakby coś, jakby cała reszta jest po prostu głupia. Cała reszta jest po prostu głupia, ale ten ta jest niedopuszczalna. To jest po prostu coś, co dla mnie jest przykre i aż niedobrze mi się robi, tak wiecie, autentycznie, że ktoś to dopuścił w ogóle, żeby to się pojawiło na rynku. Nawet nieważne, czy to jest 18 plus, czy nie, no bo jest. Ale nie zmienia to faktu, że jest to okropne. I ja rozumiem książki, może być przedstawiona w książce napaść seksualna, ale nie w taki sposób, żeby to na końcu, morał był z tego taki, że to jest niesamowicie seksowne i pociągające i że to jest okej zachowanie, bo typ zajmuje się ratowaniem innych kobiet, więc tą jedną może regularnie dosłownie
no wiecie, co robić. Tak, on, właśnie, to, że jest jeszcze tekst, że on gada z tym Markiem i on sobie myśli, że nikt inny poza mną nie może manipulować mojej kobiety. Okej. Okay. Jakby sam sobie odpowiedz po prostu na każde pytanie zadane. Serio. Po prostu jest szkodliwa bardzo. Nie czytajcie jej chociażby ze względu na to. Ale przejdźmy do innych zarzutów, takich jak obleśne porównania. Ta książka jest... Przepraszam bardzo. Pani od angielskiego, która uczyła panią H.D. Carleton pisać i składać zdania, powinna zupełnie darować sobie porównania, bo pani Carleton strasznie nadużywa tego i bardzo kocha obleśne porównania. Pani Carleton urwała się dosłownie z kosmosu. Porównanie prowadzenia pojazdu do pornografii, w sensie, że wiecie, jakby to ma być takie wypointowanie tego, że ten zejt jest tak seksowny, że nawet jak prowadzi auto, to jest takie niesamowite. Ale czemu porównywać te dwie rzeczy? Po co? Dlaczego? To, że to jest książka jakby erotyczna, nie musi się sprowadzać każda czynność do uprawiania miłości. Jeszcze było jakby na samym początku, jak poznajemy postać Zejda, on słysząc jej głos... Tak, pierwsze słowa, jakie ona powiedziała w ogóle. To on mówi, że takie głosy mają tylko gwiazdy porno. Okej, okay. Jakby ja nie wiem, chłopie, w jakim świecie żyjesz, to jest jednak pierwsza kobieta, jaką usłyszałeś, która cokolwiek by powiedziała, bo ja nie wiem. Ta książka również nie przeszła żadnej korekty. Nie ma tutaj. Nie, no ale jest lepiej niż w Kolonie. Na pewno jest lepiej niż w Kolonie, ale to jest akurat moje ulubione zdanie z całej książki, to jest drzwi przez których drzwi. Ale no, jest kilka takich przykładów i no po prostu głupie. Głupie, bo... No rzuca się to jednak w oczy, bo to nie jest też tak jak w książkach, których po prostu możesz zauważyć, że jest jakaś literówka, ale to też po prostu są takie głupie zdania, które nawet nie są głupie przez sam fakt, że są głupie, tylko są głupio skonstruowane. No wydawnictwo Niezwykłe, nie robicie dobrej roboty. Oj, nie popisuje się w ostatnim czasie. Absolutnie. Jakby każde wydawnictwo chce się współpracować, piszcie, ale jak wydawnictwo Niezwykłe chciałoby ze mną współpracować, nie piszcie. Proszę. Nie chcę z wami współpracować. Nigdy. Mówię to teraz oficjalnie na wizji i będę się tego trzymać do końca życia. No, kolejnym zarzutem są te postacie po prostu puste jak głowę barana. Jakby nikt tu nie ma osobowości. Po prostu każdy ma jakąś jedną cechę, której autorka trzyma się przez całą fabułę książki i po prostu ta postać to jest jedynie wyróżnia się jedną cechą charakteru. Nasza Adi kocha się bać. Żadna inna cecha, która została przytoczona, nie wiem, przez kogokolwiek, nie była w ogóle ukazana w tej książce. Czy tam ktoś powiedział kiedykolwiek, że jest, nie wiem, mądra? Nie. Nie. Ktoś powiedział, że jest manipulatorką? Nie, nigdzie tego nie widać. Jest pisarką? Nie, też w ogóle tego nie widać. Daya? Hakerka. Jakby inteligentna też ona nie jest, a też jest tak opisywana, nic oprócz tego nie wiemy. Jest po prostu głupia. Co jest przeciwieństwem tego, jak została przedstawiona, ale ja chyba mogę to ocenić, znając tą postać w tym momencie. Zejd po prostu gwałciciel i niebezpieczny. Psychopata. No, ale no, tak w sumie jest opisywany też, no. To jest jego jedyna cecha osobowości, bo no, a co, przecież on nie ma czasu, żeby mieć jakąś osobowość, jak on się zajmuje tyloma rzeczami ważnymi dla świata, tak? On rotuje ludzi, więc... No. Sorry, nie ma czasu na... Nie ma czasu. No i co, Jay to w ogóle żadnej też nie ma osobowości? Po prostu gada tylko przez telefon z Zejdem. Nie mamy więcej postaci tak naprawdę, więc jakby to jest... Matka tej. Adi to się wyróżnia tylko tym, że nienawidzi swojej córki bez powodu. Jedyne co zostaje to niesmak i przykrość i nie. Kolejny zarzut to obleśność. To też jest jeden z większych. Jak już jest scena erotyczna i... Wiecie, mają być jakieś pociągające zwroty do którejkolwiek ze stron uczestniczących w tym zdarzeniu. To nie są słowa normalne, to okropne. Ja nie wiem, co autorka miała na myśli. Ja nie wiem, kto się to kiedykolwiek odezwał, jeśli ktokolwiek się do niej odezwał w taki sposób. Współczuję jej. Ja też strasznie, bo...
bo to, ja mnie wykręcało od środka, jak ja to czytałam. Ja po prostu próbowałam czytać to z zamkniętymi oczami. Starałam się. Jest możliwe? Nie, niestety. Trochę macie tu przykładów, ale no też się nie zagalopowałyśmy zbyt, żeby wam też nie zepsuć aż tak bardzo dnia. To, jak ta książka ma głupie też teksty, takie w stylu książek dla... Tak, w tych stylu książek dla młodzieży, gdzie ona nie jest książką dla młodzieży, absolutnie nie dawajcie tego młodzieży, żadnego typu młodzieży, nawet nam tego nie dawajcie, jesteśmy nadal za młodzi na tego typu książki. Albo mam jeszcze fragment z porównaniem Jaya, czyli tego przyjaciela Zayda do dziewczynki z okresem. Jak... Tylko dwunastolatkowie dosłownie tak mówią, którzy śmieją się z tego, że dziewczyny serio mają okres. Albo Daya, która mówi do Adi, jakby namawia ją na to, żeby miała faceta. Kto tak też mówi? Nikt tak nie mówi. Albo pisze jej to. To z siusiakiem to. Po prostu jest tak głupia ta książka, jest taka... Nie, ona nie może się zdecydować, czym ona chce być po prostu. Nawet jakby ta książka była którąkolwiek z tych rzeczy, którą autorka chciała osiągnąć, typu czymś kryminalnym, czymś, co miało być romantyczne, czymś, co miało być przerażające. Żadna z tych rzeczy jakby nie jest dobrze wykonana w tej książce. Co dopiero razem, jak on to jest nasrany po prostu z każdej kategorii, jeszcze każda kategoria jest źle zrobiona i ona próbowała to jakoś skleić, ale to się tylko rozmemłało. Kolejne też głupie po prostu, głupie gówno. Jest to wątek hakerski w tej książce. To też jest po prostu tam po prostu dodane, żeby coś, żeby było, żeby to, żeby jakoś ogarnąć to z kamerami i to, żeby łatwiej było mu stalkować Adi, bo... W tej pracy mu to w ogóle nie pomaga, tylko to, że on tam czasem te kamery wyłączy, a tak ja to... nie wiem, jakby jest ten... Ta autorka nawet nie wie, czym, co robią hakerzy, w ogóle... Niech ona mi poda definicję hakera, bo nie ma czegoś takiego jak zawód haker. Jesteś hakerem w konkretnej dziedzinie, robiąc coś konkretnego, tak? Jakby, nie wiem, hakujesz coś, znasz się na informatyce, to robisz coś, jakieś kody do komputerów, nie wiem, hakujesz, umiesz, znasz się, nie wiem, na zhakowaniu kont bankowych, albo zajmujesz się elektroniką właśnie typu kamery. Ale nie, hakerzy to nie są jacyś bogowie, którzy potrafią zrobić po prostu wszystko związane z elektroniką i z dostaniem się gdziekolwiek. On jakby... telefon, wszystko tam z jej telefonu dostanie. Jakby, ja nie on wiem. Kamery sobie wszystkie pozmienia. Jakie on studia skończył? On każdy dark web zhakuje i znajdzie adres IP i wszystko. Ja nie wiem, to jest tak po prostu też widać, że ta autorka nie zrobiła żadnego researchu na ten temat. Jeśli zrobiła, to... Oj, okropny. Ja nie wiem w ogóle, laska, co ty wyszukałaś tego Google'a, ale no, ja nie wiem, co oni ci tam podesłali, ale to tak nie działa. Hakerzy nie działają w ten sposób. Nikt przedstawiając ci się z branży informatycznej nie powie, hej, jestem hakerem. Nie, bo twój zawód to nie może być haker po prostu. To jest tak głupie też. I w ogóle cała ta organizacja, te Z, czy tam Z, czy jak oni tam mają, to też jest takie głupie, bo co to jest za organizacja? I co oni robią? Jakby on, okej, okay, on chodzi na te zebrania, zabija tych wszystkich ludzi, ale zabija ich sam. A ta Daya też nie wiadomo, co ona robi. Jest też hakerem, który pracuje ma jakieś kontakty w policji i tyle, a tak to nie wiadomo, co on robi. Ale serio, co ci jego ludzie robią? Nawet to nam nie zostało przedstawione, bo on ma tą całą organizację, tam po prostu jest wszyscy no, że ludzie... Oni, tam jest przedstawione, że oni jakby siedzą na tych dark webach i czekają, aż no dobra, i tylko to robią? I co, to po co oni są tymi hakerami, jak tylko się... On by mógł im wejść tylko kodzikiem na dark weba i oni by siedzieli, ale on wszystko robi sam. Jakby on chodzi na te wszystkie zebrania, on torturuje tych ludzi, on tam hakuje, nie, ten Jay jeszcze mu pomaga, okej, on tam hakuje czasem te kamery i wyłącza alarmy. I ostatnim już wątkiem. Jest alkohol. I... To też już mnie nawet nie dziwi. Jest no też oczywiście nadużywanie tego alkoholu. Ta w ogóle bohaterka główna jest tak głupia jak but, nie? Ona, nie wiem, jest scena, że ona musi uciekać przed tam jej oczywiście oprawcą, stalkerem. Ona shot po prostu po drodze. Ona biegnie i ona pije. Na samym początku jest scena, że jak ona jeszcze chyba nie wiedziała w ogóle, kim jest ten stalker, że po prostu widziała, że ktoś ją obserwuje, to ona po prostu siedziała sobie w samotności i stwierdziła, że upije się, bo to ją trochę przytłacza, że jest taka sytuacja.
i w ogóle nie pomyślała o tym, że jak ktoś ją obserwuje, będąc w środku lasu, jakby niebezpieczna sytuacja, ma cały czas, wiecie, rękę na pulcie, że może zaraz gdzieś uciekać, to ona stwierdziła, że ona się upije i ona ma w dupie i tyle. Jakby kto tak myśli, to jest tak głupie myślenie, bo no ja nie muszę wam tego tłumaczyć, więc nie jesteście Adi, więc nie, jakby rozumiecie, nie. Dlaczego to jest głupie, nie? Widzicie to, nie? I on jakby, dobra, ta autorka ma trochę talent, bo jakby trzeba mieć talent, żeby napisać po prostu tak nieznośną bohaterkę, jakby to jest... Ja nie, nigdy nie czytałam czegoś takiego, że czytałam o sobie, i to nie w takim, bo wiecie, jakby często jest w pozytywnym sensie, że okej, jest przedstawiony bohater, którego masz nie lubić, ale to jest bohater, którego po prostu nie da się czytać zdania, które on wypowiada, bo to jest po prostu skrajny bzdur. No. Także to wszystko. Na szczęście już koniec. Nigdy nie będziemy miały do czynienia z tą książką. Nigdy. Obyście wy też nie musieli, bo bardzo nie życzymy wam tego. My niestety jeszcze będziemy musieli mieć trochę do czynienia. Dobrze. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie pomimo wszystko i życzymy wam braku styczności z tego typu książkami i nigdy w życiu już nie oglądanie tej okładki na oczy. Żegnamy się z wami i do kolejnego filmiku.